Witam Was serdecznie w pozytywnej kuchni. Każdemu zdarza się nie wiedzieć, co przygotować na obiad, a jeszcze większym problemem może być przygotowanie menu i ugotowanie potraw na rodzinne spotkanie lub spotkanie w gronie znajomych. Z pomocą mogą przyjść przepisy na ekspresowe dania i drinki. Takie właśnie przepisy znajdziecie w książce Olgi Smile Ekspresowe dania i drinki na spotkania. Zachęcam Was gorąco do jej obejrzenia razem ze mną. Książka jest największą i najgrubszą z dotychczasowych książek napisanych przez Olgę Smile. Podzielona jest na 4 główne części. W pierwszej znajdziemy dania do przygotowania w 60, w drugiej w 120 minut, oprócz tego ekspresowe drinki i koktajle i ekspresowy poradnik od autorki. Czas 60 albo 120 minut to czas na przygotowanie zimnej lub ciepłej przekąski, ciepłego dania, zupy i drinka. Rozdziały i przepisy autorka poprzedza wstępem. Udziela w nim praktycznych porad dotyczących przygotowywania danych potraw. Pisze o składnikach, możliwościach ich zastąpienia. Zimne dania Olgi Smile cieszą oko. Są kolorowe, z reguły niewielkich rozmiarów. W większości goście mogą jeść je bezpośrednio palcami z dużych talerzy. Ciekawostką w książce są sugestie autorki zebrane na jednej stronie, które pokazują, co można przygotować, mając w domu jeden lub dwa określone składniki. W książce jest też zakładka. Można zaznaczyć przepis, który będzie się chciało przygotować. Ciepłe dania na spotkania to zarówno dania większe, jak i mniejsze. Duża pochwała dla autorki za korzystanie z różnych składników, nie tylko tych bardzo wyszukanych, ale także sezonowych, łatwo dostępnych. Zupy i chłodniki według Olgi Smile to prawdziwe bogactwo kolorów i aromatów. Pomarańczowa marchewka, żółta kukurydza, zielony groszek. Wszystko z dodatkiem przypraw, aromatycznych ziół. Szybkie do zrobienia i sycące. Dania w 120 minut, równie smakowite i kolorowe jak wersje 60-minutowe, będą wymagały odrobinę więcej czasu, na przykład na schłodzenie albo stężenie. Ekspresowe drinki i koktajle zostały przygotowane pod czujnym okiem pracowników hotelu Sheraton w Poznaniu. Olga dobrała składniki i przepisy tak, żeby można było przygotować drinki efektowne, które zaskoczą ładnym wyglądem, jednocześnie nie posiadając w domu całego sprzętu barmańskiego. Shaker można nawet zastąpić słoiczkiem, część drinków wystarczy wymieszać bezpośrednio w kieliszku. W ostatnim dziale książki, czyli ekspresowym poradniku, Olga pokazuje składniki, które warto mieć u siebie w domu, w lodówce albo w spiżarni, żeby zawsze móc przygotować smaczne i efektowne dania. Znajdziemy tutaj także tematyczne propozycje menu na imprezy. Łącznie aż 15 propozycji. Poszczegółową recenzję tej oraz innych książek kucharskich serdecznie zapraszam na pozytywnakuchnia.pl.